Żbiczki, moje drogie, zaczynamy serię, do której się przymierzałem od dłuższego czasu, a sama modyfikacja dość długo zalegała mi na dysku, także zapraszam na trzecią Odyseję Bizancjum w Europce Universalis 4. Dla niewtajemniczonych, modyfikacja to modzik do Europy Universalis 4, który daje, uwaga, fabułkową przygodę dla Bizancjum, nie mylicie się, fabułkowa przygoda dla Bizancjum w Europce Universalis 4 polegająca na tym, że pakujemy się na statki, ewakuujemy się z Europy i płyniemy do nowego świata budować od nowa Imperium Rzymskie na uchodźstwie. A potem, co przyniesie los, co przyniesie nowe Imperium w nowym świecie, to pokaże nam ta rozgrywka, ta seria. Wszystko jest okraszone eventami lore'owymi, historyjkami, które mają nas wprowadzić tą niesamowitą ekspedycję i wytłumaczyć, dlaczego ostatni cesarz Konstantyn XI zdecydował się opuścić miasto będące de facto otoczone samymi Turkami, Bisurmanami i wyruszył w tą daleką, niebezpieczną podróż, zabierając wszystko, co pozostało z dawnego rzymskiego imperium na swoje statki i przetransportować się przez Morze Śródziemne do Ameryczki. W sensie przez Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki do Ameryczki. Mam nadzieję, że czeka nas niesamowita przygoda, gdzie nie będziemy tylko grać w zwykłą Europkę, którą każdy już zna na milion razy, tylko właśnie te eventy, ta fabuła, ta historia, przygoda i misje, cele, które nas czekają jako emigrujące Bizancjum na uchodźstwie, spowodują, że ta seria będzie nietypowa i na pewno wyjątkowa w swój oryginalny sposób. A że ostatnio skończyliśmy mega kampanię Rzymu na Total Warach, na tym drugim kanale Total Warowym, Znajemy Zająca, no to myślę, że takie Bizancjum idealnie w Europce, z fabułką, takie z alternatywną rzeczywistością, idealnie wpisze się na podsumowanie naszej mega kampanii Rzymu. Jeden z pierwszych eventów, mianowicie lore'owe wprowadzanie do naszej bizantyjskiej ekspedycji. Nasze Imperium Rzymskie jest otoczone przez tureckich najeźdźców na Bałkanach, natomiast znajdują się imperialistyczne państwa chrześcijańskie, które chcą jeszcze więcej ziem zagarnąć. Natomiast krucjata Warneńczyka, naszego polskiego króla, polski wątek w naszym bizantyjskim naszej bizantyjskiej eskapadzie. Krucjata Warneńczyka została zmieciona z powierzchni ziemi. Na szczęście, obecny cesarz razem ze swoim bratem odkryli w bibliotekach Konstantynopola, w cesarskiej bibliotece, zapiski poprzedniego wielkiego cesarza Aleksiosa Komnenosa. To będzie gdzieś sprzed 4 wieków, jeżeli to chodzi o tego. Mianowicie mapy. Mapy, tajemne mapy ze schematami okrętów, które miały pozwolić ówczesnym Bizantyjczykom, ówczesnym Rzymianom dopłynąć do najdalszych wikińskich kolonii znajdujących się gdzieś tam w Grenlandii, a być może już w Nowej Funlandii, czyli w północnej Ameryce. I te mapy i projekty okrętów miały pozwolić na handel z tymi odległymi wikińskimi placówkami. Teraz być może te mapy i te projekty dla okrętów pomogą nam nie czmychnąć z upadającego Rzymu, z upadającego Bizancjum, tylko rozpocząć nowy etap. Tak jest, nowy etap w historii Rzymu. Co jeszcze wydaje się ciekawe i dobrze zrobione tej modyfikacji, mianowicie to, że jak Europka jest głównie symulatorem Excela, gdzie mamy statystyki, liczby, cyferki, które gdzieś tam się kumulują, sumulują, to ta modyfikacja nie dość, że wprowadza do postawki Europki jakieś tam lore'owe, alternatywne, fabułkowe historie, tak w odpowiednich momentach neguje tą excelową stronę cyferkową, statystyczną Europki, aby podtrzymać fabułkę i lore. Także tutaj na przykład dostajemy, że cały kraj, wszyscy są, przygotowują się do tej emigracji, dostajemy odpowiednie debuffy, żebyśmy nic dziwnego nie mogli zrobić. Cesarz na przykład dostaje, będzie miał statystyki 0-0, jak to klikniemy i przy okazji wyzwalamy Ateny, które, przypominam, są bizantyjskim papetem na start. Także rozpocząć przygotowania, jak Eneasz uciekający z Troi 3000 lat temu. Rozpoczyna się szereg przygotowań, teraz czeka nas troszeczkę eventów odnośnie tego, jak się mamy przygotować, a to będzie miało wpływ, bardzo duży wpływ, w zależności od tego, jaką ścieżkę w przygotowaniach wybierzemy na dalsze losy naszej ekspedycji.
w bibliotek, znaczy jeden z naszych doradców zwrócił uwagę, że powinniśmy zabrać najważniejsze księgi, aby nie zostały zniszczone i nie wpadły w imperialistyczne łapska Bisurmanów. Natomiast jeden z naszych doradców również odnalazł starożytną recepturę na ogień grecki. Także wszystko będzie miało swoje konsekwencje, co wybierzemy, żeby zabrać, a co pozostawimy na wsze czasy na starym kontynencie. W trakcie, gdy wszyscy na dworze cesarskim przygotowują się do tej ekspedycji, Teofil, kuzyn obecnego cesarza i drugi w kolejce do dziedziczenia, zaraz oczywiście po Konstantynie, zwrócił uwagę, że powinniśmy ze sobą na tą ekspedycję zabrać jedwab oraz tajniki jego produkcji, gdyż to da nam duże profity w przyszłości. Także dodajmy do listy potencjalnych rzeczy, które zabierzemy ze sobą. Atenom przyznaliśmy niepodległość od razu, natomiast mamy jeszcze posiadłości na Peloponezie i musimy również zdecydować, co z nimi zrobimy. Możemy te prowincje tutaj, sprzedać Wenecji. Możemy je sprzedać Genuańczykom, albo możemy przyznać niepodległość i stworzyć niepodległą Morę. Wszystko ma swoje bonusy i konsekwencje. I musiałbym je chyba pochłonąć ten słynny grecki ogień, abym cokolwiek sprzedał Wenecjanom i chodził w konszachty z tymi imperialistycznymi, chciwymi kupcami. Dlatego sprzedamy te prowincje Genuańczykom. Raz, że wzmocni to nasze siły w nowym, zakładam, nieprzyjezdnym kontynencie pełnym lokalsów, bo będziemy czyścić kontynent z lokalsów, żeby budować nowy Rzym. A dodatkowe jednostki się przydadzą, no i wzmocnimy Genuę, czyli głównego rywala Wenecjan w handlu. A prowincje te, tak szybko zakładam, nie wpadną, jakbyśmy im przyznali niepodległość, w łapska Osmanów. Także przyznamy te prowincje Genuańczykom. Proszę bardzo, jesteście papetem genuańskim. No nie opędzi się człowiek od tych weneckich kupców. No nie dość, że sprowadzili nas katastrofę czwartej krucjaty na dumny Konstantynopol, to teraz jeszcze próbują nam wcisnąć jakieś swoje łokręty, bo twierdzą, że rzymskie galery nie przepłyną przez Ocean Atlantycki. Bzdura i pomówienia. Jakbyśmy chcieli, to na Tiremach byśmy tych greckich, dawnych rzymskich przepłynęli. Będziemy musieli zakupić, a właściwie wykorzystać portugalskie okręty do podróży przez ocean. Finalna checklista, ostateczny spis rzeczy, które zabierzemy ze sobą do nowego świata. Poszczególne rzeczy dają boosty i to solidne boosty, tylko jednak zabierają miejsce na okrętach. Kurde, ta fabułka tutaj jest tak dobrze przygotowana, ten początek. Musimy zdecydować, co zabrać, co jest na tyle cenne i będzie nam się przyda, a co musimy zostawić z uwagi na nasze ograniczone możliwości transportu i surowców. Byśmy zabrali ogień grecki do końca gry, solidne boosty dla naszych okrętów, a będziemy w końcu w nowym świecie, więc bitwy na oceanie z przyszłymi potęgami kolonialnymi okrętów, myślę, że się przydadzą. Ogień grecki, ładuj na okręty. Widzicie, już troszeczkę zmniejszyły się nasze supplye. Książki, wiedza, którą przez tyle wieków Imperium gromadziliśmy, no nie może pójść na marne i zapomnienie. Idea cost do końca gry minus 10%, również brzmi fajnie, dawaj, ładujemy. No i to miejsce na okrętach, na supplye, na najbardziej potrzebne rzeczy troszeczkę się kurczy, gdzie miejsce w ładowniach zamiast na pożywienie, wodę, sprzęt i tak dalej do przetrwania, zamieniamy na regały, na książki i wazy z ogniem greckim. No, może być problem, to jest dopiero połowa checklisty. Bo tu wchodzi sprawa jedwabiu. Chciwość zająca nie zna granic. Cesarz osobiście każe swój okręt flagowy załadować jedwabiem i tajnikami produkcji tego jedwabiu do końca gry Trade Efficiency plus 10. Także już mamy dość duże problemy z zaopatrzeniem. I są jeszcze ci Wenecjanie. Możemy wykorzystać wenecką flotę, ale również będziemy musieli oddać część zaopatrzenia weneckim okrętom oraz wydać kolejne 75 szekli, także myślę, że weneckie okręty raczej nam potrzebne nie będą. To będzie mała flota, to będzie nasza mała flota, która raczej nie zwróci na siebie uwagi, kiedy będzie przemierzać Morze Śródziemne. Mam nadzieję, że żadni, nie wiem, Berberyjscy, Mauryjscy, piraci nas nie napadną, także odpuśćmy tych Wenecjan. Mamy ogień grecki, mamy książki, mamy jedwab, czegoś nam więcej potrzeba, stawiać żagle. Przed dzień wypłynięcia z portu w Konstantynopolu przybyło do nas dwóch ważnych gości, mianowicie Skandenberg i pretendent do osmańskiego tronu niejaki Orhan. Możemy jednego z nich załadować na okręt i może popłynąć z nami ku nowemu lepszemu jutru. W zależności od tego, kogo bierzemy, oczywiście będą poszczególne boosty. Jak weźmiemy Skandenberga, który przybył tutaj, żeby szukać sojuszu. Przypominam, że Skandenberg to jest ten historyczny 6, on miał kiedyś 666? No nie wiem, 656, król, albo książę, już nie pamiętam jaki miał tytuł, Albanii. Jak go zabierzemy za sobą, będziemy mieli bardzo fajnego generała na stat, 5550.
Zero Siege'a, klasyczny widz zająca. Ale co więcej, Orhan jako pretendent do osmańskiego tronu przejmie kontrolę nad Konstantynopolem. No i będzie starał się tam w jakiejś wojnie domowej przejąć turecki tron. Natomiast jak weźmiemy Orhanka ze sobą, dostaniemy dwójkowego doradcę z 5% dyscypliny, który jest 85% tańszy, a Skanderbeg będzie rozpocznie jakąś tam wojnę ofensywną przeciwko Turkom, aby odwrócić ich uwagę, kiedy nasza flota będzie się przeprawiać przez Morze Egejskie. Szczerze, to ja bym ich dwóch załadował na okręty, bo wszyscy zostaną pożarci przez chciwość Imperium Osmańskiego, a obaj są soczyści. Nie, no weźmiemy chyba Skanderbega. Wyobrażacie sobie? Nowe Imperium Rzymskie, nowe Bizancjum, w nowym świecie i Skanderbeg jako generał, który tych lokalsów tam tłumi. Dawaj Skanderbega. A to my już wypłynęliśmy! O cholipka, kurde, my już mijamy tego, my już mijamy Półwysep Iberyjski, niestety zostaliśmy napadnięci przez granadyjskich piratów. Możemy zapłacić im 80 szekli, a w zamian za bezpieczne przepłynięcie, żeby nas zostawili, naszą flotę. Albo możemy użyć ognia greckiego, ta opcja jest dostępna, bo mamy ogień grecki, jednakże zużyjemy część zasobów, znacząco zmniejszymy zasoby naszego ognia greckiego. Zakładam, że będziemy mieli wtedy mniejsze boosty za flotę, do floty, za posiadanie ognia greckiego. Myślę, że ważniejsze będzie posiadanie tych boostów, a przy wojnie z imperiami kolonialnymi, także tutaj zapłaćmy im te 80 szekli, niech mają. I gdy tylko minęliśmy słupy Heraklesa, czyli po naszemu cieśninę gibraltarską, gdy rozprawiliśmy się, właściwie dogadaliśmy się z piratami, zjawili się Portugalczycy, którzy zwietrzyli okazję, widząc tak dużą rzymską flotę opuszczającą Morze Śródziemne, możemy im powiedzieć prawdę, dokąd płyniemy, zarobimy 30 dukatów, albo zamiast powiedzieć im, że płyniemy z tymi starożytnymi, no w sumie nie starożytnymi mapami, bo to są mapy z tam okolicy 1030 roku, że zamiast płynąć do tej znanej, znaczy nieznanej ówcześnie Winlandii wikińskiej, czyli tam powiedzmy wybrzeże Kanady, północne wybrzeże Ameryki Północnej, to damy im inną mapę, do miejsca zwanego Grenlandią, Zielone Lądy. Myślę, że się skuszą. Myślę, że skuszą się tą nazwą. Nie powiemy im prawdy. Po co Portugalczykom mówić prawdy? Zakładam, że im powiemy, że płyniemy do Ameryki, to przyspieszymy i ułatwimy im kolonizację. A jak sfejkujemy, że tak naprawdę płyniemy nie na zachód, a czysto na północ, gdzieś tutaj do Grenlandii. No Grenlandia, taka fajna nazwa. Idealne ziemie do kolonizacji, bo są zielone, prawda? Prawda? Także oszukajmy Portugalczyków, nie wyjawiajmy do naszego celu, naszej ekspedycji. A również zarobimy 30 dukatów. Także żegnajcie Portugalczycy, żegnaj Europo. Przed nami nowe możliwości w nowym świecie. Ty, odkrywa się ziemia, patrzcie, mijamy te, mijamy Azory. My tu płyniemy, my tu fizycznie płyniemy. Niesamowite to jest, że ktoś wpadł na taki pomysł do Europki. Na ostateczną ekspedycję Rzymu do Ameryki. Mamy również informację, że opuszczając Europę, opuściliśmy również szpony papańskich wpływów, mianowicie nasz cesarz i dziedzic są katolikami. To jest wynika z tego soboru w Florencji, gdzie tam ostatni cesarze bizantyjscy mieli się dogadać z katolikami, kończąc schizmę. To oczywiście możemy to odrzucić i wrócić na łono prawosławia. Tak, znów są wschodnimi ortodoksami. Odpływasz z Europy i pokazujesz środkowy palec papajowi. No siema, tyle mnie widziałeś. Ty no, gdzieś tak w połowie drogi już jesteśmy. Tak plus minus w połowie drogi, żadne sztormy, żadne cyklony. Nic nie spustoszyło naszej floty. Idzie za... dziwiająco dobrze. Po kilku tygodniach żeglugi bez przeszkód nasza flotylla wpadła na sztorm i musimy teraz decydować, który z okrętów przepadł. Na zawsze może być to królewski okręt z doradcami i nie wiem, czy z całym Konstantynem, bo on tutaj traci statystyki. Albo zwykły, duży statek z zaopatrzeniem. Przypominam, że tego zaopatrzenia mamy mało, bo zamiast rzeczy do przetrwania woleliśmy wziąć jedwab i książki, także... są priorytety. Dobra, jest źle, chyba gorzej nie będzie. Powiedzmy, że kolejne supplye poszły na dno z base taxem i manpowerem. Niestety, po sztormie przyszła jeszcze gorsza katastrofa, mianowicie, gdy tylko uspokoiły się wody i wiatry, na naszą załogę spadła zaraza, której ofiarą padł sam cesarz Jonas Jonas VIII. Lekarze nie mogli mu pomóc, a niektórzy twierdzą, że była to kara
za opuszczenie Konstantynopola w najczarniejszej godzinie. Mimo wszystko nowym cesarzem został Konstantyn, czyli ten historycznie ostatni cesarz. Dostaliśmy jeden stabilki, potracimy, to w sumie się zeruje. I płyniemy dalej. Ty, patrzcie, ląd! Ląd! Po tylu tygodniach podróży przez otwarte morze widzimy ląd! Koniec podróży! My dotarli do nowej ziemi! Nowe Bizancjum, nowa stolica. Pomimo wszelkich przeciwności, losów, sztormów, chorób, Maurów, Portugalczyków i weneckich kupców udało nam się dotrzeć do zielonych, jak się okazało, zielonych łąk i równin Nowego Świata, dlatego pierwszą osadę nazwaliśmy Elysium w odniesieniu do antycznego raju. Jednak trzeba pamiętać, że każdy sprzęt wojskowy, każde książki, jakie zabraliśmy, zajmowały miejsce na naszych okrętach, więc to jest mniej ludzi, których uratowaliśmy z Konstantynopola, a którzy teraz pozostawieni na pastwę tureckiego losu prawdopodobnie przepadną na zawsze. Teraz tak sobie pomyślałem, że może zamiast zabierać te książki, te jedwabie, mogliśmy faktycznie więcej ludzi z tego Konstantynopola wywieźć. My mielibyśmy więcej manpowera i developmentu na start. Elysia, nowy Konstantynopol. No ale nic, jest jak jest. Przynajmniej przetrwa może mniej początkowych ludzi z Konstantynopola, ale większa, więcej rzeczy materialnych. A gdy tylko dotarliśmy do brzegu, dziwni lokalsi uciekli nas z widok. No ciekawe. Ciekawe, dlaczego uciekli, jak zobaczyli takich dziwnych, fioletowych ludków, jakby nie patrzeć, ubranych na fioletowo. Uciekli na nas widok, a my musimy wysłać zwiadowców i dowiedzieć się, co tam się znajduje. Teraz mamy podsumowanie odnośnie tego, co wzięliśmy ze sobą i co udało się bezpiecznie dowieźć do Nowego Świata, mianowicie flagshipa. Udało nam się troszeczkę zasobów w tych ograniczonych przetransportować, więc mamy tylko plus jeden base tax i ograniczone supply, modifier, pewnie będą jakieś minusy. Ale mamy na przykład weneckie wsparcie, także będą dodatkowi rekruci oraz trochę elitarnego sprzętu wojskowego, także od razu dostaniemy baraki profesjonali z armii. Niestety straciliśmy część naszej flotilli w trakcie sztormu, także minus jeden base taxu i manpower. Ej, mega fajne jest to połączenie takiej lorowej fabułki eventowej z mechaniczkami i możliwościami Europki. Mega fajny pomysł na wpasowanie tego. O właśnie, ale udało się Skandenberga przetransportować przez ocean. Kto by się spodziewał, że Skandenberg będzie naszym generałem, który daje troszeczkę base taxu, bo zakłada albańską dzielnicę. Proszę bardzo, od razu będziemy mieli albańskie gangi u siebie i nawiążemy za niedługo pierwszy kontakt z lokalsami. O, jest pierwszy kontakt z lokalsami. Troszeczkę więcej świata odkryliśmy, natomiast zapomnieliśmy o Europie. Zapomnieliśmy o Europie, nie wiemy, co już tam jest. Wspomnienia z dawnych lat przepadły. Jezus, jaka mała kropka rzymska pośrodku niczego. Jak mogliśmy przypuszczać, pierwszy kontakt z lokalsami polegał na tym, że my ich nie rozumiemy, oni nie rozumieją nas, a poza tym dziwnie wyglądają i dziwnie się zachowują. Jednakże okazało się, że wśród lokalsów jest żbiczek, który, uwaga, gada po duńsku. Ciekawe dlaczego. Czyżby wikińskie kolonie jeszcze dalej na północy przetrwały do połowy XV wieku? Czyżbyśmy nie byli jedynymi Europejczykami na tym nowym kontynencie? Mimo wszystko udało się od nich wyciągnąć i wiemy co nieco o lokalnych plemionach, które pewnie będą pierwszymi ofiarami rzymskiej nowej kolonizacji. Ale zanim dalsza fabułka i początek właściwej serii, to tak, mamy Konstantyna XI jako cesarza, który ma busty do kolonistów, no kto by się spodziewał. Mamy własną mechanikę, jeżeli chodzi o tą modyfikację, z jakąś biurokracją i boostami, jeżeli chodzi o nasze imperium. Jeszcze nie wiem, o co tu chodzi, zaraz się w to zagłębimy. Mamy modyfikatory, jesteśmy wygnańcami, Technologicos, Institution, Kosty, mamy debuffy do religii, nie mamy kupców, minus 75% do handeli, mamy ograniczony colonial range, mamy ograniczone zasoby ludzkie, ale mamy ogień grecki, także jak będziemy mieli bitwy z imperiami kolonialnymi, to myślę, że to się przyda. Mamy Ideacos minus 10, bo się udało zabrać te książki, mamy produkcję jedwabiu, no i mamy duże braki surowców, bo zamiast tego zabraliśmy te książki jedwabie, także minus 40, plus 40% do technology cost, Ideacos plus 20. Cholipka, może lepiej było, może jednak trzeba było lepiej się przygotować na 30 lat. Dobra, skończą się przepiórki na cesarskim dronie, a będzie na dronów nam potrzeba jeszcze. Skończą się przepiórki na cesarskim dworze, a zamiast tego będziecie steki z bizona konsumować. Natomiast co jest importante, mamy własne idee, tak? Wygnane rzymskie idee, spoko.
no takie podbudowanie Imperium Kolonialnego. No i mamy własne drzewko misji. Zakładam, że tu będzie dużo fabułki ukrytej. Duże drzewko z fabułką, z misjami, które będziemy robić. Religia prawosławna jest bez zmian, bo pozostaliśmy prawosławnymi. Czyli będzie dużo manpowera, dyscyplinki, ikony będziemy kolektować. Faktycznie mamy Skandenberga 5.5.0. Szkoda, że tego Siege'a nie ma. Jakby miał 5.5.5, to byłby idealny. I powinniśmy jeszcze posiadać kilku tanich doradców. Właśnie, mamy kilku doradców, którzy przetrwali podróż dwójkowi. O, tutaj dyplomaty nie ma. A tu mamy dwójkowego za jedynkę, więc coś tam udało się zabrać. Mamy dużo debuffów, ale cała fabułka, cała przygoda przed nami. Nie no, nie mogę z tej kropki. Nie mogę z tej kropki. Niegdyś Rzymianie władali z większością Europy znanego cywilizowanego świata, a teraz jesteśmy kropką w nowym świecie. No cóż, w sumie kiedyś też zaczynali od jednego miasta. Ale my zaczynamy tą serię i ta seria będzie serią dla patronów. Nie licząc tego pierwszego, wprowadzającego odcinka, to reszta serii będzie dla patronów. Odcinki będą się co dwa dni pokazywać na Discordzie. Dla tych, którzy wspierają na Patronite 5 zł na miesiąc albo mają suba na Twitchu. Wystarczy nawet ten darmowy z Amazona, prime'owy sub i też będziecie mieli do tego dostęp. Łączycie konta patronite'owe z Discordem albo Twitch'owe z Discordem i tam na kanale z zakładce dla wspierających będziecie mieli co dwa dni soczysty, nowy, fabułkowy odcinek z Imperium Rzymskiego naszego w Nowym Świecie. Co więcej, dla patronów jeszcze dzisiaj będzie kolejny odcinek, już taki normalny. Co więcej, jako wspierający macie też dostęp do tych poprzednich serii dla patronów z Total War'a z Bizancjum. Właśnie też w sumie Bizancjum, więc jakby nie patrzeć, kontynuacja, cały czas kręcimy się wokół Bizancjum. Oraz drugiej serii, która była tylko dla patronów z Czarnych Numerojczyków, również na Total War'owych modach. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, żeby nie było zaraz polskiej cebuli, ta seria jest dla patronów jaka dodatkowo. Dzisiaj jeszcze będzie dla nich jeden odcinek, a potem będą się co dwa dni pojawiać dla patronów z tej jego Bizancjum. Natomiast to, co jest na głównym kanale, teraz leci chyba World Ablaze Francją, to się będzie normalnie swoim tempem pokazywać. To jest po prostu dodatkowa seria, bo tą patroni sobie tam wybierali w ankiecie, w głosowaniu. Także jak ktoś chce wspierać, zapraszam, a jak nie, no to po prostu będą cały czas bez zmiany pozostałe serie ciągnięte, ta jest po prostu dodatkowa. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się wprowadzający podobał. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, cześć!